Osobiście z postacią generała Mariusza Zarudzkiego, albo Mariusza Zarudzkiego, jestem związany już ponad 12 lat, czego efektem była wystawa, którą wspólnie z Muzeum Tatrzańskim robiliśmy w 2006 w Pucku i w 2007 roku w Zakopanem. Wtedy udało się nasze siły połączyć, bo to jest bardzo ważne, i przez to ta wystawa była w miarę kompleksowa. Powiem Państwu, że 6 lat temu, dokładnie 8 kwietnia, uczestniczyłem w konferencji na temat Mariusza Zarudzkiego w Nowym Karmie. I tam byłem jedyną osobą, która przypominała związki Mariusza Zarudzkiego z morzem. Tutaj widziałem w programie, że chyba tylko w urywkach będą przypominane związki Mariusza Zarudzkiego z górami. Tam by nie uwierzyli, bo mi też nie wszyscy mówili, wierzyli, że Mariusz Zarudzki ma jakieś większe związki z morzem. Musiałbym tłumaczyć, że epizod, no oni tego nie przejmowali jako epizod, ale związki z Zakopanem, z Tatrami Mariusza Zarudzkiego trwały zaledwie 10 lat. Sprowadził się tam w 1904 roku, w 14. Wyszedł z pierwszą kadrową i właściwie potem tylko sporadycznie wracał na imprezy i wycieczki. Natomiast związki Mariusza Zarudzkiego z morzem trwały o wiele, wiele dłużej, przynajmniej ponad 30 lat. To były te związki związane z Odessą, kiedy pływał na Morzach Dalekich. Ukończył 2 lata kursu w Akademii Morskiej. Tutaj mówię, padło w tym filmie stwierdzenie, że uzyskał tam wykształcenie oficera w marynarki handlowej. Nie skończył tej szkoły. Tam zaledwie 2 lata studiował w tej szkole, ale odbył rejsy dalekowschodnie. Po tych rejsach pozostały mu te wspaniałe tatuaże, które też widzieliśmy tam na zdjęciach. On je ukrywał sprzętnie. To były takie chińskie smoki na całych przedramieniach, ale 2 razy na prośbę harcerzy udało się go namówić, żeby podwinął te rękawy i pokazał te chińskie smoki. To była pamiątka z tych dalekich rejsów. Potem oczywiście jako zesłaniec uzyskał na słowo honoru prawo, pozwolenie do pływania na morzach najtrudniejszych, chyba najtrudniejszych do żeglugi, żaglowych statków handlowych, czyli na morzach północnych. Pływał tam z Archangielska przez Nordkap na Morze Północne z drewnem, uzyskując ostatecznie tytuł szturmana żeglugi handlowej. Czego to podkreślam? On się zresztą tak często wcześniej tytułował szturman żeglugi handlowej, ponieważ on nigdy nie został kapitanem. Tak, formułę, którą dzisiaj byśmy musieli przyjąć. On był szturmanem. A tego nawet, gdy dowodził Zawiszą Czarną, unikał słowa kapitan, mówił komendant. Bo oficerem w sensie dyplomowym nigdy nie został. Ale pływał tam. Tam też jako pierwszy Polak na Morzach Północnych w czasie zesłania zdobył zimą Nordkap. I to było jego pierwsze zimowe wejście na szczyt górski. Wrócił do Odessy, przyjechał do Polski, jak wiemy. No to zaraz przejdę do spraw morskich. I z Krakowa w 1904 przeprowadził się do Zakopanego, skąd, jak mówiłem, wywędrował. Zakopanem i na Morzach Północnych ukształtował bardzo silny swój charakter, taki przywódczy charakter, który, tak jak mówiliśmy, bardzo wymagający od siebie, jednocześnie wymagający też porządku od innych. On każdą swoją wyprawę, każde swoje działanie poprzedzał przygotowaniem gruntownym i kończył przynajmniej notatką, jeżeli nie większym opracowaniem. Także wspaniały jest do opracowywania, bo po wszystkich jego działaniach większych, mniejszych jest ślad. To dzisiaj jest rzadkie, ale tutaj również godne naśladowania. Wybrałem temat, który będzie mówił już o człowieku dojrzałym, ukształtowanym. Może dlatego będzie troszkę kontrowersyjnie, ponieważ przyzwyczailiśmy się i tutaj też już zazwyczaj tak mówimy, mówić o Zarudzkim jako o człowieku spiżowym, idealnym,
do naśladowania wspaniałym wychowawcą młodzieży, wspaniałym patronem też tu. A okazuje się, że te cechy, o których mówiłem, te wyjątkowa dyscyplina, wodzowskie zachowanie, ono sprawdza się na jednostkach pływających, sprawdza się w wojsku, ale nie zawsze w stosunkach z ludźmi. Do ludzi trzeba czasami, dla ludzi trzeba dać poprawkę, czego Saryski nie zawsze rozumiał. Opowiem o jego działalności społecznej i politycznej, bo jest to chyba najmniej znany wycinek z jego życiorysu. Taki może mniej bohaterski, ale bardzo interesujący i bardzo dużo mówiący o generale Mariuszu Saryskim. To ten epizod wojskowy, bardzo ciekawy. Wyrusza w roku 1914 z Zakopanego jako szeregowiec w drużynie strzelców. Wraca z wojny w stopniu pułkownika, podpułkownika właściwie, gdy się kończy karierę wojskową, już, ale taką wojskową nie w sensie służby, ale w sensie prawie stałej walki. Żeby było ciekawiej, w wojsku jest głównie kawalerzystą. Pisze dwa pierwsze podręczniki kawaleryjskie dotyczące wojska, czyli również jest trzechstronny. Kto czytał jego biografię, wie, że to nie jest nowość dla niego, ponieważ urodził się na Podolu i tam właśnie nauczył się wspaniale jeździć konno. Robił wyprawy, długie wycieczki do sąsiednich miejscowości, do pań, które tam chciał adorować. Te wszystkie wyprawy robił konno i był wspaniałym jeźdźcem. W górach oczywiście tego uprawiać i na morzach północnych nie mógł, natomiast w wojsku powrócił. Był szefem szkolenia kawalerii. Prowadził wielokrotnie oddziały kawaleryjskie i stąd oczywiście efektem tego, tak jak mówiłem, musiały być jakieś opracowania i dwa pierwsze opracowania. Te czako ułańskie to polskiego charakterystyczny element. Za udział w walkach podczas I wojny światowej, a potem w walkach niepodległościowych, Zarski był kawalerem Krzyża Pilotów Militarii V klasy. Pięciokrotnie uzyskał Krzyż Waleczny i uzyskał też Krzyż Niepodległości. Rzeczywiście ten szlak jego bojowy jest imponujący, choć z niego mamy najmniej świadectw. Akurat o wojnie Zarysku pisać nie lubił, nie lubił jej wspominać też. I dlatego trzeba się doszukiwać w dokumentach, jakie się zachowały się w rozkazach, informacjach. Oczywiście ten okres wojny jest najbardziej tajemniczy, chociaż wiemy, gdzie był, gdzie walczył. Wiemy, że w kwietniu 1919 roku jako pierwszy ze swoim oddziałem wszedł do Wilna, zdobył dworzec, opanowując pociąg pancerny, który potem służył Wojsku Polskiemu. Dostał od mieszkańców Wilna pierścień z napisem obrońcy Wilna, czego niektórzy wyżsi rangą oficerowi, którzy brali udział też w tym ataku, do końca życia mu zapomnieć nie mogli. A niestety jeden z tych oficerów był generał późniejszy Gustaw Orlicz-Dreszcz. Ale takie są te losy. Zresztą po tym ataku na Wilno, zaraz w opiniach o generale, tutaj jest jeszcze taka idealna. Zaczęły się pojawiać opinie negatywne, że na przykład oczywiście wspaniale dowodzi, ma posłuch, ale zbyt rozsądny i za powolny. Ale on miał wtedy już 50 lat, miał doświadczenie. Ale wszyscy wiedzieli, że potrafi dbać o ludzi i poprowadzać nawet w najtrudniejszych sytuacjach, więc te za powolny może było tutaj zbyt niesprawiedliwym określeniem. W czasie jeszcze służby wojskowej wydaje swoje publikacje związane z morzem. On zawsze czuł się jednak związany z morzem. W 1904 wydaje jeszcze w Krakowie książkę o żegludze. Ją wznawia w roku 1920. Tu pokazuje ją, ponieważ sam ją ilustrował. Tak jak wspomniano w filmie, w Krakowie studiował w Akademii Sztuk Pięknych u Hofera. Ten talent zresztą malarza i rysownika zachował do końca. Trochę przykładów pokażę, one się zachowały. Między innymi jego książka, które bardzo często sam ilustrował. Tutaj jest książka techniczna,
A tutaj wydana w 1920 roku również wspomnienia marynarza Polaka na Morzach Bliskich i Dalekich. Ta ilustracja już była, jego zdjęcie i też inne ilustracje. Bardzo głośna, bardzo dobrze przyjęta książka. Jeszcze służył jako wojskowy, był w służbie czynnej, a już się dał poznać jako marynista. W roku 1923 zostaje adiutantem generalnym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego. I zaraz po tym awansie stanowiskowym otrzymał awans oficerski, zostaje generałem brygady w sierpniu 1923 roku. Od tego czasu jest generałem, do tego czasu był Mariuszem Zalewskim. Także w górach nie mówią o nim generał Mariusz Zalewski. To stanowisko sprzyjało rozwojowi jego potęgi, jego pozycji politycznej. On wcześniej był człowiekiem, jak opisują, skromnym, prawym. Tutaj zaczął być trochę celebrytą, co zresztą wspominała jego małżonka w współczesnym słowa znaczeniu. Oczywiście małżonka Izabela, że nagle zaczęli się obracać w świecie rządów prezydenckich, prezydenta, w świecie właśnie rządowym, który wymagał trochę innego zachowania, innego poczucia bytu, co Zalewskiemu nie zawsze odpowiadało, ale skrzętnie to wykorzystał, między innymi tworząc literaturę marynistyczną. Czas podobno miał wiele, bo się przychodził do biura troszkę później, żeby mieć czas na pisanie. I w tym czasie, jeżeli prześledzimy morze, to Zalewski jest jednym z głównych autorów artykułów. Tak jak tutaj już pan komendant mówił, w roku 1924 po pewnej wystawie marynistycznej na wręczenie nagród, podczas której namówił prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, więc podniósł tego rangę, wykorzystywał znakomicie to swoje stanowisko, zebrała się grupa entuzjastów, która założyła jacht klub polski. I tutaj między innymi mamy tą grupę. Prawda, zdjęcie pochodzi z roku 1925 z morza, ale jest tam generał, który napisał i preambułę do regulaminu jachtu polskiego i został komendantem pierwszym jachtu klubu polskiego. A w roku 1925 jacht klub, to też już było mówione, zakupił żaglówkę Witeś, na której odbył się jeden z pierwszych rejsów pod polską banderą zagraniczny, bo tutaj w okolicy żaglowy do Szwecji i Danii dowodził Zalewski. Niestety przypłynął, tak jak wszędzie się wspomina, kilka godzin po jachcie karnym, tak, pod również polską banderą, i ten rejs nie był pierwszy. Miał plany dalekosiężne. Tutaj jakbyśmy wczytali się w ten artykuł, to on mówi o rejsie dookoła świata. Zalewski nie znał barier. Dla niego świat był za mały. Nie chciał tylko Bałtyku, znał morza inne i przygotowywał rejs dookoła świata, co chyba jeszcze wtedy w warunkach naszego kraju, zwłaszcza ekonomicznych, było fantazją. On jednak rozpisywał się, że jest to możliwe. Dawał przykłady, robił przygotowania. Oczywiście nie zrealizował tego, ale pływał. Tutaj jest zdjęcie z Witezia z roku 1926. Z tą charakterystyczną blizną. Tych zdjęć zabliźnionych pokażę kilka. One funkcjonowały w obiegu, a pochodziły głównie właśnie ze zbiorów Witolda Góblewskiego, ponieważ on jako jeden z pierwszych po zakończeniu wojny przybył do Warszawy i poszedł na ulicę Krasińskiego 4 na Żoliborzu do ruin domu Zalewskich i wygrzebywał spod tych gruzów pamiątki po generale. Wśród nich było właśnie wiele tych zdjęć. Jako że przeleżały tam one ponad półtorej roku, to ich stan jest właśnie różny. Kilka takich zdjęć pokażę, ale to jest też znak czasu.
Publikuję oczywiście. Te książki ilustruję sam. To jego wiersze. Drugie wydanie Sonetów Morskich, one mają podtytuł I Północne z roku 1921. Pierwsze było w 1902. Te są rozszerzone, naprawdę ciekawa poezja maremistyczna i wspomnienia z tych Stychelisów na Witeziu, również z jego całkiem udanymi ilustracjami. Jest, mówiłem, ważną osobą, osobistością w sferach wojskowych, rządowych. Jest przy prezydencie Stanisławie Wojciechowskim, ale jest człowiekiem, to wszyscy podkreślają, marszałka Piłsudskiego, z którym wiąże go wieloletnia przyjaźń. Uważano nawet, że był człowiekiem marszałka u Stanisława Wojciechowskiego. I gdy zbliżył się ten tragiczny moment dla naszego kraju, przewrotu majowego w roku 1926, sam marszałek, chyba pewnie namówił go, chociaż może namawiać nie musiał, żeby przeszedł w stan spoczynku, bo wiedział, że Zarudzki słowa nie złamie, słowo dał, miał być przy prezydencie, że słowa nie złamie i miałby ogromny dylemat. Musiałby walczyć przeciwko kolegom legionistom. W związku z tym 30 kwietnia 1926 roku, tuż przed przewrotem majowym, przychodzi w stan spoczynku. To też jest charakterystyczna data i bardzo ważna. Tu widzimy go na jeminach marszałka, rzeczywiście przyjaźnił się z marszałkiem, bardzo go szanował, wspominał. Czasami interweniował marszałka, gdy była taka potrzeba. Znali się. Prawie 60-letni generał, mający układy polityczne, gospodarcze, w pełni sił witalnych, nagle zostaje bez pracy, to niemożliwe w jego przypadku, szuka dla siebie odpowiedniego stanowiska, najlepiej związanego ze sprawami morskimi. Za pośrednictwem Eugeniusza Kwiatkowskiego i nawet na prośbę Juliusza Rumela, pierwszego dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Żegluga Polska, wchodzi w skład Rady Nadzorczej, ona wtedy się nazywała Radą Administracyjną, po to, żeby poprzez swoje wpływy sprawić, żeby ta Żegluga Polska się rozwijała. Tak myślał o tym Rumel. Wkrótce jednak się okazało, że generał, pomimo swojej całej swojej otoczki, w ogóle się nie zna w sprawach ekonomicznych, że wówczas, gdy rozmowa toczyła się na przykład o zakupie statków, on w trakcie tej dyskusji potrafił przerwać i długą przemowę zrobić na temat, jaka to będzie piękna wizja, jak w portach całego świata będą stały statki pod polską banderą, co trochę przeszkadzało w pracy tej Radzie oczywiście, ale te jego przemówienia były już tak cykliczne, że zaczęło to przeszkadzać i Rumel robił wszystko, żeby odsunąć go z tej rady, ponieważ Zarudzki jednocześnie był człowiekiem despotycznym i gdy nie lubił, gdy mu się zabierało głos, gdy prosiło się o zmianę swojego wystąpienia, podobno zaczął nasyłać nawet kontrole, które przeszkadzały również w pracy przedsiębiorstwa, bo sprawdzano na przykład ilość ołówków zużytych i tak dalej. Rumel przestał darzyć generała sympatią, w związku z tym w jego wspomnieniach dużo jest takich złośliwych wspomnień o generale, nie zawsze chyba obiektywnych, ale dość uszczypliwych. Generał odchodzi z rady w roku 1926, chyba też za jego pewnym działaniem postanawia się wydzielić z powiatu wejherskiego i puckiego, dwóch powiatów nadmorskich naszych ówczesnych, specjalny obszar ze stolicą w Gdyni, która miała być miastem powiatowym tego czasu, jeszcze nie była miastem w 1926 roku, ale już zaczynała nabierać tego charakteru, prawa miejskie miała wkrótce otrzymać. Postanowił wydzielić blisko taki 10-kilometrowy pas lądu, 6
milowy pas wody. O wodzie też wtedy dzisiaj czasami zapominają ludzie na brzegu, że to nie jest koniec Polski, że mamy jeszcze ten pas przybrzeżnych w naszym kraju. I stworzyć specjalny, komisaryczny powiat morski. Te plany zaczęły wtedy być przygotowywane. Oczywiście pierwszym starostą morskim miał zostać osoba najbardziej w morzu w Polsce kompetentna. Ale jeżeli chodzi o ideologię, niestety nie o pragmatyzm, na przykład ekonomiczny. Został powołany w październiku, 30 października dokładnie na to stanowisko starosty morskiego. Sprawy toczyły się dalej, wyznaczono granice i na początku, w lutym 1927 roku dał się poznać jako już ten starosta morski dużym artykułem w morzu. Ten artykuł przedstawiony jako wywiad z nim był zapewne jego autorstwa w całości, ale mówił o tym, jak wielkie będzie miał kompetencje nowy starosta morski, że nawet wojewoda ma oddać część kompetencji, że poszczególni ministrowie związani z wybrzeżem również podzielą się z nimi wpływami i że będzie na miejscu bezpośrednio mógł decydować o sprawach związanych z gospodarką morską. Dlatego jest to takie ważne. Plany miał ogromne, ambicje też. Nie we wszystkim tutaj zaczął się niestety zgadzać z rzeczywistością. W tym artykule na przykład powiedział, że trzeba koniecznie wzmocnić istniejącą tylko na piśmie administrację morską. Ta administracja naprawdę już dobrze działała, więc ci, którzy pracowali w administracji, poczuli się mocno urażeni. Wspomniał też, że nasze ratownictwo brzegowe jest w ruinie. To ratownictwo naprawdę już istniało. Mieliśmy już wykupione od Niemców stacje ratownictwa brzegowego, prawa były uregulowane. W związku z tym takie trochę na wyrost robione opinie zraziłyby mocno wielu ludzi tu na wybrzeżu. Generał oczywiście otrzymał od nich odpowiedź, że nie jest do końca tak, jak twierdzi. W następnym numerze morza okazało się takie małe sprostowanie, że przeprasza, że został wprowadzony przez błąd, przez osoby niekompetentne, które mu to wspominały i tak dalej, i tak dalej. Ale cień pozostał od razu na starcie. Generał postanawia przybyć do Gdyni, ale zrobił się problem. Otóż okazuje się, że w Gdyni nie było odpowiednich dla niego kwatery. Gdynia się budowała. Tych budynków administracyjnych było niewiele. Musiały pomieścić głównie instytucje związane bezpośrednio z działalnością morską. W związku z tym generał popadł w konflikt z admirałem Unrugiem na początku, ponieważ wtedy budowało się na Psywiu budynki marynarki wojennej. Generał uważał, że najważniejszy budynek powinien zostać mu przekazany i że on powinien tam urzędować i mieszkać. Oczywiście spotkał się z natychmiastowym protestem i odmową i znowu konflikt pozostał. A generał nie przyjechał póki co na wybrzeże, bo ciągle nie było odpowiedniej kwatery. Przyjechał dopiero w połowie kwietnia 1927 roku i z konieczności musiał przyjechać do Pucka. W ten sposób zamiast prawdziwym starostą morskim został na początek starostą puckim. Chociaż bardzo mu się nie odpowiadało, z konieczności zamieszkał w tym gmachu. To jest klasztor sióstr Elżbietanek w Pucku dawny, teraz mieszczący szpital. Tutaj zajął pomieszczenia kilka i rezydował póki co w takim miejscu. Miał obok swoją siedzibę też w Pucku w ratuszu i tam rozwiązywał puckie problemy, marząc o tej wielkiej skali ideologicznej morskiej. Tutaj też miał pewien konflikt, bo zażądał jako generał od wojska, od marynarki, która jest jeszcze stacjonowała w Pucku, żeby przed jego budynkiem jako starosty morskiego i generała ustawiać wartę. Co wojsko stwierdziło, że dla cywilów takich przywilejów nie ma. I znowu się zaczął. No nic, generał z wielkim entuzjazmem i z wielkim zapałem, jak zawsze, wziął się do pracy.
Tutaj jest taka piękna ilustracja, karykatura przedstawiająca właśnie jego pragnienia kompetencyjne i jest dość zgryźliwy tekst Juliusza Ermela. Pierwsze, co zrobił w Pucku, to postanowił pokazać się, a do pokazywania się najlepsze są święta narodowe. W związku z tym ogłosił orędowników urzędowym wielki manifest na święto 3 maja, namawiając wszędzie obecnych ludzi, aby dekorowali w tym dniu swoje domy flagami. Puck był jeszcze miastem, które w dużej części był zamieszkały przez obywateli niemieckich, więc oni nie wszystko tak dobrze w tym względzie chcieli realizować. Tym niemniej generał się nie zrażał, rzeczywiście przygotował uroczystość i tu go pięknie widzimy podczas tej uroczystości. Zwołał wszystkie organizacje wojskowe, oddziały wojskowe, kombatanckie i chyba raz jedyny Puck przeżył takie święto 3 maja 1927 roku. Doszło do pewnego też zgrzytu, ponieważ oddziały Łaskiego Dywizjonu Lotniczego defilowały, oddając cześć swemu komendantowi Trzaskadurskiemu, a generał wysunął się przed komandora i powiedział, że on jako starszy stopień będzie przyjmował tę defiladę. Znowu musiał wskazać miejsce, gdzie jest pozycja cywila, ale no, taka była jego natura. Trochę pewnie się piękne zdjęcie. Tu właśnie widać, jak to się odbywało. I to była główna uroczystość, jaką w Pucku przeżył. Potem zaczął się ciąg pracy administracyjnej, która zupełnie mu nie leżała, na której się zupełnie nie znał, więc zastępował go sekretarz głównie. On czasami zjawiał się w Pucku po to, żeby wyruszyć na rejs. Miał przygotować wybory samorządowe, które odbyły się w czerwcu 1937 roku, ale to nie była jego miłość i kompetencja. To jest tekst z jego pięknej książki Na skrzydłach jachtu z 1935 roku, ale on wspomina, jak uciekał z tego urzędowania, żeby przerwać te obowiązki, uciec na Witeś, który stał w porcie, który widział, a on nie mógł wyruszyć ten rejs, bo ciągle coś albo przeszkadzało, albo zjawiali się jakieś nieoczekiwani goście, którzy przeszkadzali mu się wyrwać z tego urzędu. I to pokazuje właśnie jego dylematy takie żeglarskie, administracyjne. Oczywiście uciekał. Termin tego rejsu, tutaj jest, wypłynęli 9, wrócili 25. Dla normalnego polityka byłoby o tyle nie do przyjęcia, że on wrócił praktycznie na wizytę pierwszą prezydenta Ignacego Mościckiego na polskim wybrzeżu, gdzie miał przyjmować prezydenta jako starosta morskie. Robił zresztą takie imprezy, pewnie z tego morza by nie wrócił, gdyby nie ten przyjazd prezydenta. Wrócił zupełnie nieprzygotowany do tej wizyty niestety. I pomimo tego, że towarzyszył prezydentowi podczas tej wizyty sierpniowej roku 1927, to prezydent już nie zwracał na niego uwagi większej. Właściwie był wobec niego ostentacyjny. Rozmawiał w Gdyni z fachowcami od portu, w Pucku się nie zatrzymał, pojechał do Jastrzębiej Góry, żeby się spotkać z premierem tam akurat odpoczywającym. Odwiedził Puck na moment i generała Zarowskiego, ale tylko przejazdem w drodze na obiad do starosty lipskiego w Wejherowie. Zarowski poczuł, że niestety jest już marginalizowany jako ten człowiek, który miał to wybrzeże dostać w prawie bezgraniczne posiadanie administracyjne, ideologiczne. Do tego doszły jeszcze inne skargi. Józef Poznański, naczelnik Wydziału Marynarki i Handlu, najważniejsza gospodarcza osoba na wybrzeżu wówczas, pisał już takie skargi do prezydenta, do Rady Ministrów, że generał paraliżuje pracę, że w
wpada do urzędu na przykład i żąda posłuchu i twierdzi, że ma stuprocentowe kompetencje, żeby podejmować decyzje, kiedy nikt mu ich nie dał oficjalnie. Były takie założenia. Paraliżował pracę portu, ponieważ ciągle żądał dwóch pracujących w tym porcie holowników dowożenia gości, których podejmował. I w związku z tym, gdy spotkał się z odmową, robił oczywiście awantury. Rzeczywiście był pod tym względem trudnym człowiekiem. Twierdzi się, że nawet doprowadził do przedwczesnego zgonu wojewody młodzianowskiego, którego koniecznie postanowił w październiku przewieźć holownikiem do Helu, a była pogoda sztormowa. Wojewoda był sercowy i z powrotem karetka go zabrała na sygnale i kurczę zmarł. I takie przygody niestety muszę przyspieszyć. W końcu rozwiązano problem. Zarowski się poddał, wycofał. Powiat pucki rozwiązano. Powiatem morskim stał się powiat wejherowski i Gdynię wydzielono jako miasto komisaryczne. A Zarowski zajął się tym, co robił dobrze, między innymi komisja terminologiczna. Tutaj rozmawialiśmy z koleżanką, że warto by było przypomnieć tę działalność, bo to był wielki i ciekawy wkład. Zarowski natomiast zajął się, chyba już wcześniej o tym wiedział, że będzie reaktywowany Komitet Floty Narodowej. Że on był powołany w 1920 roku, ale przez 7 lat praktycznie nie istniał. Reaktywowano go mocno w roku 1927 i Zarowski został sekretarzem generalnym dzięki swoim wpływom. Prezesem był Ignacy Daszyński, marszałek Sejmu, kolega Zarowskiego, więc wspólnie zaczęli działalność. Oczywiście działał głównie Zarowski. Działał z wielkim entuzjazmem, poświęceniem, ale działał znowu w sposób wodzowski, co mu nie sprawiało, niestety nie zjednywał sobie przynajmniej w gremiach współpracowników ludzi, natomiast znakomicie oddziaływał w terenie na tych, których przemawiał. Był wspaniałym mówcą, był generałem, był zesłańcem, był taternikiem, tylko wsłuchano. A on wykorzystywał i swoją erudycję, i wykorzystywał to, że wszystkie możliwe środki techniczne on stosował przez rocza, na których pokazywał sprawy morskie. Jeździł ulotki, plakaty, robił tygodnik Komitetu Narodowego. Naprawdę to była tytaniczna działalność, ale nie zjednywał sobie ludzi na górze. Chociaż zaczął wysoko, wkrótce pojawili się jego antagoniści, którzy uważali, że rozbija ruch społeczny związany z morzem, ponieważ działała Liga Morska do roku 30 i rzeczna, 30 i kolonialna. I ta Liga, na czele której stał generał Mustafa Orlicz Deszy, była tą największą organizacją. I nagle druga organizacja chce zabierać jej i środki, i ludzi. A do tego Zarowski publikował czasami w sposób dla siebie właściwie bardzo krytycznie oceniając niektórych ludzi, ich działania, zwłaszcza swoich antagonistów. Tu jest ten kapitański pies Bonzio, który oczywiście ilustracja Zarowskiego, poprzez którego wyrażał swoje opinie Zarowski w organie drugim, bo pierwszy organ Floty Narodowej wydawany na Wybrzeżu wskutek konfliktu z redaktorem Radosławem Krajewskim został odłączony od organizacji. Drugi organ założony przez Zarowskiego, Polska Flota Narodowa, stał się jego przez 2 lata organem. Działalność Komitetu Floty Narodowej to między innymi największy sukces, to zakup jednostki, którą dzisiaj znamy jako Dar Pomorza. W roku 1930 to zdjęcia z uroczystego chrztu. Widzieliśmy to na filmie, wpis do księgi pamiątkowej Zarowski przemawia. Ale potem wielka katastrofa, o której chyba jeszcze nie powiem, w roku 1932 wskutek działania zapewne też jego opozycjonistów, ale także wskutek chyba tego zbyt natarczywego rozbijania ruchu
Promorskiego, Komitet Floty Narodowej zostaje rozwiązany. Jest to wielka osobista klęska Zarskiego, przeżywa, szuka przyczyny, zaszywa się w tym domu warszawskim, ale nie przestaje pływać. Pływa do końca, potem zostaje wychowawcą młodzieży i okazuje się, że tam znajduje wreszcie swoje miejsce. On znacznie lepszy był, kiedy mógł autorytetem, własnym czynem, własnymi kompetencjami być wychowawcą. Zresztą w tym czasie też już był wychowawcą i instruktorem żeglarstwa w Jastarni. W roku 1936 raz, tu pokażę Państwu zdjęcie, też wyjątkowe, nic nie widać. To jest rok 36, Jastarnia, podpisana przez Witolda Bulowskiego z tyłu. Na jednej łódce siedzi generał Gustaw Orlicz-Drescher i generał Zarski. Wtedy doszło do pewnego kompromisu. Zarski zostaje szefem Wydziału Wychowania Morskiego Młodzieży w Lidze Morskiej i Rzecznej, a potem już zostaje tylko Zawisza, na którym rzeczywiście się sprawdził i na którym urosła jego legenda. Dziękuję bardzo.